Cześć kochani, dzisiaj będzie recenzja tego tuszu. To jest tusz Studio Lash z Miss Sporty. I ten tusz pozytywnie bardzo mnie zaskoczył, mam nadzieję, że widzicie tutaj opakowanie. Kupiłam go chyba za 5 czy 6 zł w promocji w Hebe, ale normalna cena to jest około 11, chyba 12 zł. Zobaczyłam go na kanale Digital Girl, bo ona go bardzo poleca i ona ma piękne rzęsy, więc stwierdziłam, że go wypróbuję. I naprawdę jestem w szoku, bo na początku jak go kupiłam, to nie był taki fajny, on trochę zgęstniał po czasie i dopiero teraz tak naprawdę jest ekstra. Pokażę Wam od razu szczoteczkę. Ona jest taka silikonowa. Tak będzie widać. O, silikonowa szczoteczka, która ma za zadanie rozczesywanie, no i robienie otwierania oka. To jest tak napisane, że do otwierania oka i powiększania rzęs. Mam do Was prośbę, nie róbcie kciuków w dół tylko dlatego, że efekt Wam się nie podoba. W każdy tusz z bliska będzie wyglądał, jakby robił posklejane rzęsy. Mi nie przeszkadza efekt, kiedy jest dużo tuszu. Ja lubię spektakularne rzęsy, dlatego w poprzedniej recenzji przy tuszu z L'Oreala pokazałam Wam, jaki jest efekt przy jednej warstwie i jaki jest efekt przy kilku warstwach. Jeżeli Wam się nie podoba, no to nie. Ale proszę, nie piszcie komentarzy, że to jest wstrętne, że to coś tam. Chodzi mi o to, czy lubicie takie recenzje i czy dalej chcecie, żebym kręciła recenzje różnych tuszy, bo tutaj mam sporo kosmetyków i tu jest dużo tuszy, które mogę Wam pokazać. I jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem, jaki efekt dają różne tusze, no to kciuki w górę, a nie kciuki w dół. No to zaczynam. Taki jest efekt przy jednej warstwie. Jak widzicie, takie dosyć naturalne, rozdzielone rzęsy. Pogrubione, lekko wydłużone. Fajny efekt na co dzień. Teraz Wam pokażę, jak wygląda efekt przy dwóch warstwach. I to jest efekt bardziej dramatyczny, zdecydowanie coś dla mnie. Pokażę Wam z bliska. No tuż jest naprawdę dobry, fajnie rozdziela rzęsy, jest troszkę mniej trwały niż ten z L'Oreala, dlatego nie jest moim faworytem, tak jak tamten, no ale jest 3 razy tańszy. No i jest efekt całościowy po dwóch warstwach tuszu. Ja Wam od razu dam radę, że jak nakładacie drugą warstwę, to zanim wyschnie pierwsza warstwa, bo jak ta pierwsza wyschnie i rzęsy staną się sztywne, trudno będzie nałożyć drugą, żeby wyglądało to ładniej, no a w międzyczasie można jeszcze je przeczesywać. Znowu sklejone rzęsy, ktoś mi napisze. No ale cóż, takie lubię wyraźne rzęsy, tym bardziej, że nie mam nic innego na oczach. Gdybym miała pomalowane oczy lub miałabym liner, to wtedy mogę mieć delikatniejsze rzęsy, no ale teraz nic nie mam, więc zobaczycie makijaż w całości. No i to jest mój cały makijaż, mam nadzieję, że Wam się podoba. Są tylko podkreślone rzęsy, trochę różu na policzkach, dosłownie trochę i szminka. Także to jest taka dzienna wersja mojego makijażu, kiedy nie chce mi się robić całych oczu. Ten tusz jest bardzo dobry, bardzo Wam go polecam. Za tak niewielką cenę dostaniecie dobry, pogrubiająco wydłużający tusz, który w dodatku ma dosyć dobrą trwałość. No i co tu powiedzieć, no same plusy. I mimo, że nie lubię gumowych szczoteczek, to ta jest naprawdę inna. Jeszcze jedna rzecz dotycząca rozdania. Dzisiaj ogłosiłam na Facebooku zwycięzców, więc możecie teraz kliknąć na dole na Facebooka, tam w podpisie jest link i zobaczyć, czy wygraliście. Do zobaczenia, pa, pa!